Halo, 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 dzień dobry. Już sprawdzam, czy mnie widać. Halo, halo, cześć wszystkim. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie babcie dzisiaj i wszystkich dziadków. Słuchajcie, dzień babci, dzień dziadka. No i nie mogłoby mnie tu nie być dzisiaj. Podłączę sobie tylko wszystkie kabelki, bo wiecie jak to jest. Słuchajcie, dajcie mi znak, czy mnie słychać. Słuchajcie, czy słychać. Dajcie jakieś tam serduszka, czy kwiatuszki, słuchajcie. Ups. Zaraz to podłączymy wszystko. Cześć wszystkim. Widzę, że już się tutaj zbieracie. Już sobie podłączamy. Jeszcze kilka kabelków. A wy w międzyczasie napiszcie mi, skąd jesteście. Napiszcie mi w międzyczasie w komentarzu, skąd jesteście. Już sobie podłączę. Jeszcze jedno. Pogoda, jak widać u mnie, bardzo ładna dzisiaj. Przez tydzień było bardzo, bardzo brzydko. Był nawet jeden stopień, więc wiecie, troszeczkę chłodno. A u mnie, słuchajcie, o dziwo, zakwitły kwiatuszki. I jak widzicie, tu ja mam bratki, mam kwiatki piękne i wszyscy, co chodzą na spacer, pytają mnie, co ja takiego robię, że ja mi bugenwilla zakwitła i mam takie super kwiaty. Ja mówię, że ja po prostu jestem Polką i Polki mają takie magiczne ręce i my jesteśmy tak wspaniałe, że potrafimy nawet zimą wyhodować kwiatki. Ale apogeum to jest to, zrobię Wam potem zdjęcie. Zakwitły mi truskawka i mam trzy małe zielone truskawki, więc jeżeli będą czerwone truskawki, to będzie to największa niespodzianka. Witam wszystkich. O, pozdrawiam z Sosnowca. Witam Pani Mariolu. Witam Renatko. Witam Basiu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzień babci i dzień dziadka. Kochani, no to jest coś pięknego. Ja jeszcze co prawda babcią nie jestem, ale pamiętam moją babcię. Pamiętam, jak wielką rolę odegrała moja babcia w moim życiu. To ona nauczyła mnie, jak być kobietą. To ona sprawdzała przy stole, jak powinniśmy siedzieć i bardzo często wkładała nam encyklopedię. Jeden tom, drugi tom i musiałyśmy siedzieć prosto. To nasza babcia pilnowała, byśmy nauczyli się jeść tak pięknie nożem i widelcem, pilnowała, abyśmy byli dobrymi uczniami. To nasza kochana babcia mówiła nam, jaka jest rola żony w małżeństwie i rola matki, jaką mamą powinniśmy być, jaką żoną powinniśmy być. Słuchajcie, to jest niesamowite. Więc każda kobieta dzisiaj, młodsza, starsza, bez względu na wiek, ma w sobie ten dar przekazywania rodzinie tych najważniejszych informacji. I tak naprawdę mama, czy tata, czy babcia, czy dziadek, to jest fundament tej rodziny. I w wielu kulturach, na przykład tak jak w Japonii czy w Chinach, kiedy jest starsza osoba w domu, to bardzo się ją ceni. I taka starsza osoba ma po prostu swoje miejsce przy stole i ta osoba zawsze jest hołubiona i zawsze jest ważna. I tego musimy nauczyć nasze dzieci, tego musimy nauczyć nasze wnuki. Pamiętajcie, że to jest taka rola dziadków, aby nauczyć wnuki poprawnego mówienia, poprawnego jedzenia, poprawnego chodzenia itp. itd. A przede wszystkim w dzisiejszych czasach to ja Wam proponuję, żebyście wymagali od Waszych wnucząt i od Waszych dzieci, ale przede wszystkim od wnucząt, babciu, dziadku, weź ten telefon przy stole, kiedy wnuczek z Tobą rozmawia i mówi aha, weź ten telefon, po prostu odłóż i powiedz wnuczkowi, kiedy przychodzi do Ciebie, telefon zostawiasz tam, gdzie zostawiasz buty w przedpokoju. Fajne, nie? Bardzo dużo osób podczas moich wykładów mówi, że jest to niemożliwe, żeby tak zrobić,
bo wnuczęta się obrażają i nie przyjdą. No to trudno, raz się obrazi, drugi raz nie się obrazi, no ale jak będzie potrzebował pieniędzy czy wsparcia babci, to przyjdzie. Bo też i taka prawda i popełnianie błędów, że babcia i dziadek, aby kupić miłość wnucząt, daje wnuczkom pieniądze. I te wnuczki tak przychodzą do babci, starsze, nie te młodsze. Młodsze jeszcze o tym nie wiedzą, co mogą zrobić. Mogą ewentualnie poprosić babcię o zakup prezentu. O, pozdrawiam Damianku. I słuchajcie, taka wasza rola i taka nasza rola, aby nauczyć nasze dzieci i nasze wnuki poprawnego życia. I ktoś nauczył kiedyś nas, bo nasze pokolenie jest lepsze od tego młodszego pokolenia. Zaraz się to młodsze na mnie obrazi i rzuci, ale my nie siedzimy non-stop przy stole z telefonem, więc jeżeli ktoś młodszy mnie słucha, to tutaj hello, hello. Taka jest prawda, w restauracjach, w kawiarniach, na lotniskach, wszędzie jesteśmy uzależnieni od cyfryzacji, czyli siedzimy z tymi telefonami komórkowymi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to zabiera nam kontakt, który mamy ze sobą, taki tête-à-tête, w cztery oczy. Porozmawiaj ze mną, bądź ze mną. Jak przyszedłeś do mnie, wnuczku, to właśnie odpowinam to nagranie skierować do wnuków, to bądź ze mną. Ale ty, babciu, po prostu zażądaj tego, egzekwuj tego, aby twój wnuczek, twoja wnuczka, nie tylko w dniu święta twojego, ale codziennie oddawała ci ten czas, który jest przeznaczony dla ciebie, tylko do bycia z tobą. I naucz tego, po prostu wymagaj, naucz i egzekwuj. Kto jest skąd? Sosnowiec, pozdrawiam Sosnowiec. Kto jeszcze, to proszę napisać. Jeżeli ktoś chce, to proszę napisać, kto jest babcią. To jest fajne doświadczenie. Podobno można rozpieszczać swoje wnuczęta bardziej niż swoje dzieci, no bo dla dzieci to my nie mamy czasu, a dla wnucząt mamy tego czasu troszeczkę więcej. Jesteśmy chyba bardziej spokojni. No i taka to jest właściwie nasza rola w życiu, że nasi dziadkowie byli dla nas bardziej pobłażliwi, byli spokojni. Ale jaka jest jeszcze jedna rola babci i dziadka ważna? To, aby babcia i dziadek żyli jak najdłużej i byli zdrowi. I babciu i dziadku, i do ciebie teraz kieruję to moją przemowę. Słuchaj, babciu, dziadku, albo ty, kobieto i mężczyzno, która będziesz babcią i dziadkiem, dbaj o swoje zdrowie, zaopiekuj się sobą. Jeżeli nie robisz tego dla siebie, zrób to dla swoich wnucząt, zrób to dla swoich dzieci. Zawsze wam przypominam o tym, ten samochód sobie pojedzie, zawsze wam przypominam o tym, że trzeba dbać o siebie i będę wam przypominała, bo taka jest moja rola, słuchajcie, żeby przypominać wam, co jest w życiu ważne. Ważne jest w życiu sprawność fizyczna, zdrowie, miłość, radość życia i to, abyśmy byli jak najdłużej razem z naszymi dziećmi. Jestem babcią 5 wnuków. Pani Krystyno, gratuluję. Cudownie, cudownie, cudownie. Ty nie jesteś babcią, Luzik. No mój syn tak mi napisał. No jeszcze nie jestem, ale muszę dbać o siebie, bo jak będę babcią w późniejszym wieku, to muszę być sprawna, Damianku, żeby biegać za piłką, tak jak ty byłeś mały i biegałam z tobą, no to teraz muszę tą sprawność zachować, żeby być babcią. No właśnie, więc nie robimy, nie zachowujemy tego zdrowia i nie dbamy o zdrowie tylko dla siebie, ale dbamy, słuchajcie, o zdrowie także dla innych, dla dzieci, dla wnuków i to jest cudowna sprawa, bo te dzieci i wnuki bardzo, bardzo nas motywują. Słuchajcie, jak jesteście babciami czy dziadkami, to napiszcie, kto z wnuków dzisiaj zadzwonił, kto was odwiedził i czy miałyście jakieś niespodzianki. Jestem ciekawa, jakie niespodzianki sprawiły wam wnuczęta. No taka jestem po prostu ciekawska, jak to jest. Ja dzisiaj wybieram się do domów seniora. W Stanach nie obchodzi się dzisiaj Dzień Babci, Dnia Babci i Dnia Dziadka, ale ja akurat mam dzisiaj 3 spotkania. W związku z tym będę też celebrować, a jadę po południu, a do południa, słuchajcie, praca w re, pokażę wam, zdradzę trochę tajemnicy, praca w re, cały mój zespół pracuje mocno, aby dla was przygotować już niedługo premierę pewnego ciekawego wydarzenia, które pojawi się
W Polsce będzie premiera i pracujemy bardzo, bardzo nad tym. Nie udało się tego wypracować na Dzień Babci, Dzień Dziadka, ale to nie szkodzi. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć dbać o siebie i żeby zacząć korzystać z czegoś, co nam pomoże. Ale dzisiaj Wam o tym mówię, bo to jest taka fajna niespodzianka i tych niespodzianek będą raz, dwa, trzy, cztery w przeciągu najbliższych miesięcy. Cztery fantastyczne niespodzianki, które po prostu przyniosą Wam power, radość i energię i zmienią troszeczkę Wasze życie i Wasze nastawienie do życia, bo będę z Wami codziennie poprzez pewien program, który jest przygotowywany, ale nie zdradzę Wam. Zobaczycie sami, kiedy będzie już bliżej tego projektu i wtedy zobaczycie, jak on wygląda, bo na razie, wiecie co, codziennie pracuję i wstaję i pracuję, ale ja mam już 95% projektu gotowego i już tak się trochę rozjeżdżam, wie nie, już nie, ale wszyscy do mnie mówią, jeszcze tylko jeden krok, jeszcze 5% tylko kończysz i oddajesz to do ludzi, a wszyscy będą zadowoleni. Ja się tak strasznie cieszę, bo to słońce na mnie tutaj świeci, Wy prawdopodobnie macie wieczór i ja się cieszę, że mogę Wam przekazać trochę tego słońca, tej radości, tej cudownej pogody. I mam nadzieję, że macie dzisiaj cudowny dzień. Jest w Polsce 20:39, bo ja mam na laptopie polski czas i w telefonie mam mój czas aktualny, tu gdzie jestem. Mamy 9 godzin różnicy. I tak się cieszę, że mogę być z Wami chociażby poprzez to krótkie wideo i możemy się połączyć. Bardzo Wam dziękuję, że piszecie. Witam, piękne słowa. Mam dwoje wnucząc, pozdrawiam Poznań. Cudownie! Odwiedziła mnie wnuczka 8 lat i wnuk 13 lat. Wow, super! No to wiecie, odwiedziny wnucząt. Mój syn leci jutro do babci na Dzień Babci, więc myślę, że babcia też się ucieszy, taka niespodzianka. Odwiedziny wnuczęt, czy nawet ten krótki telefon, czy kartka wysłana, myślę, że sprawiają ogrom radości, ale babcią i dziadkiem jest się na co dzień. I myślę, że ta nauka, którą wnosicie dla tych wnucząt, to jacy Wy jesteście, to te wnuczęta są Waszą kopią i Wy jesteście niesamowicie energetyczni. Ja obserwuję Was i mam z wieloma z Was kontakt i jak patrzę, jak Wy działacie w klubach seniora, na uniwersytetach, jak Wy macie jakieś swoje kółka zainteresowań, tańczycie, malujecie, śpiewacie, to wszystko robicie na drutach, czego ja nie potrafię, na szydełku, te piękne rzeczy. Potraficie robić cuda i potraficie cudownie gotować, to słuchajcie, to jest właśnie to. To jest pokazanie tym dzieciom, że życie składa się z drobnych przyjemności. I życie składa się z codziennego życia, tak? Życie dla życia, ja to tak nazywam. Bo każdy ma w dzisiejszych czasach takie górnolotne myśli, że musi mieć, to się mówiło za moich czasów, skóra, fura i komóra, czyli chodzi o super rzeczy, skóra, fura, telefon i komóra, czyli telefon komórkowy i wtedy się idzie do przodu. Otóż nie. Codzienne życie składa się z takich codziennych przyjemności i z codziennych obowiązków. I tak to jest w życiu, że tych obowiązków mamy więcej, bo wstajemy, bo gotujemy jedzenie dla nas, ale to jest jakaś tam rutyna, tak już nie mówię o prysznicu i tak dalej, o ćwiczeniach fizycznych, o tym, że odwiedzamy kogoś znajomego, o tym, że pomagamy potrzebującym, o tym, że wychodzimy na zewnątrz, o tym, że Wy, słuchajcie, ćwiczycie razem, wychodzicie razem na spacer, macie swoje grupy, macie swoje kwiaty, macie swoje życie. I dzieci to obserwują i chcąc, nie chcąc, pamiętaj, babciu, dziadku, że Ty jesteś wzorem do naśladowania dla swoich wnucząt. Ty. I tak pięknie, jak wychowałaś swoje dzieci, tak pięknie, bo tak pięknie, jak potrafiłaś w tym czasie, wychowałaś swoje dzieci, wychowałeś swoje dzieci, tak pięknie, jak tylko potrafisz i możesz, wychowujesz swoje wnuczęta. Więc najważniejsza dla tych wnucząt jest miłość, którą im dajesz. To ciasto, które im upieczesz, te naleśniki, to, że spędzisz z nimi po prostu czas. To, że przychodząc do ciebie, mają serwetę na stole, rozumiesz? Tą serwetę obrus, a nie tam jakiś plastikowy obrusik albo bez obrusika.
Rozumiesz, że uczysz ich, że wartością jest usiąść z tym dzieckiem przy stole, zaparzyć herbatę i nieważne, co jemy, nieważne, to naprawdę chleb z masłem, z pomidorem i z serem i będą zadowoleni, ale mają od Ciebie czas, którego niejednokrotnie nie mają od swoich rodziców, którego niejednokrotnie nie mają od nikogo w życiu. Więc babciu, dziadku, naucz swoje wnuczęta przede wszystkim, jak należy kochać ludzi. Jak należy być dobrym człowiekiem. I że wartość człowieka nie polega na tym, jaką posiada majętność, czyli ile pieniędzy ma na koncie, jaki ma samochód, jaki ma dom. Wartością młodego człowieka ma być to, że on jest porządnym i prawym człowiekiem, kochającym, takim, który ma inteligencję emocjonalną, słuchaj, bardziej wyćwiczoną i nabytą, aniżeli inteligencję czy poziom IQ. Żeby inteligencja emocjonalna, czyli to, jak on się potrafi zachować w towarzystwie, jak on sobie radzi z problemami, jak on sobie radzi z różnymi sytuacjami w życiu, abyś ty go nauczyła, aby to było ważniejsze. Aby to było ważniejsze od tego, jaki ma majątek. Bo moja babcia przekazała mi jedną cudowną wiadomość, którą ja zawsze mówię wszystkim ludziom. Moja babcia mówiła do mnie, że największą wartością dla mnie i dla każdego człowieka jest to, czego on się w życiu nauczy. Bo jeżeli przyjdzie powódź i jeżeli zabierze mi wszystko, jeżeli przyjdzie pożar i zabierze mi wszystko, to moją wartością jest to, co ja mam w głowie i mam w sercu. Jeżeli ja zmienię kraj i muszę zacząć wszystko od nowa, to moją wartością jest to, co ja mam w głowie i jak ja się dostosuję do nowych warunków. I kiedy ja zmieniłam swoje życie, okazało się, że babcia miała rację. Babcie na ogół i dziadkowie mają rację, bo chcą dla nas dobrze. Tak jak my, rodzice, chcemy dobrze dla dzieci, tylko dzieci czasami nas nie słuchają. I moja babcia miała rację, bo moją wartością nie jest to, co ja przywiozłam z Polski tu, ale moją wartością największą jest to, kim ja jestem i co ja potrafię tu robić. I taka jest rola babci i dziadka. Już mam jakiś nowy komentarz. Kasiu, tu jest też ciepło, którego potrzebują wnuki. Mam dwóch synów i oni doceniają dobre jedzenie, dobry czas z babcią i dziadkiem. Tak jest, jak mówisz, to historia rodziny przez duże R. Za to dziękujemy, my rodzice. Grażyna. Grażynko, pozdrawiam, tęsknię bardzo. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Zapraszam. Tak, rola rodziców jest ogromna, ogromna. Tych rodziców uczą dziadkowie. I jeżeli idealna rodzina to jest taka, że to, co mówią rodzice, to samo mówią dziadkowie i razem pokazują dzieciom drogę. Bo w dzisiejszych czasach, gdzie potrzebny jest cyfrowy detoks, rozumiecie, ta technologia miała nam pomagać. Ja się cieszę, jak zawsze Wam będę przypominać, ja się cieszę, że tu mam telefon, tu mam laptop, mogę się z Wami połączyć. Ale ta technologia też sprawia, że zabija czas spędzony z rodziną. Ale się rozpędziłam. No ale taka prawda. Słuchajcie, czas spędzony z rodziną, on nam się skurczył. A jeżeli już dopadniemy się razem, to bardzo często mam bardzo dużo osób, które piszą do mnie: Pani Kasiu, co zrobić? W Stanach jest to nagminne. Siedzą przy tych ceratowych stołach i każdy siedzi w restauracji oddzielnie, każdy ma swój telefon, słuchajcie. Mama, tata, troje dzieci i każdy pstryka w ten telefon. No ludzie, ja jestem po prostu zaraz cała zdenerwowana, bo uczymy następne pokolenie i to malutkie pokolenie, które teraz jest w wózkach, to w ogóle nie będzie wiedziało, co to jest stół, jak tu rozmawiać. Ludzie nie potrafią się zachować przy stole. Wyobrażacie sobie? Ludzie nie potrafią się, 25-20-paroletni, nie potrafią zachować się przy stole. I to jest wina rodziców i dziadków, bo rodzice i dziadkowie nie egzekwowali tego. Zwracam Wam uwagę na coś takiego jak cyfrowy detoks, dlatego że rok 2020 jest nazwany rokiem cyfrowego detoksu. No ludzie, technologia miała nam pomagać, a nie nam przeszkadzać. Ale to jest tak, że to, co zbudowaliśmy, prawda? To też sami siebie niszczymy i unicestwiamy.
Więc rola babci i dziadka, słuchajcie, to jest wasza rola dzisiaj. I rola rodziców oczywiście, ale babciunie, kochane, dziadkowie, kochani, jak macie już te wnuczęta, to nauczcie te wnuczęta odkładać te telefony, wyłączyć film, wyłączyć telewizor, chyba że razem oglądacie, pójść na spacer z wnukiem. Najpierw się zbuntuje, potem nie będzie chciała, ale w końcu pomyśl sobie fajnie. Wymyślcie jakiś sport dla wnuka. Jak nie możesz, bo się źle czujesz, to maluj z tym wnukiem. Nie wiem, wymyśl cokolwiek, śpiewaj, tańcz, zainteresuj swojego wnuka, nie wiem, pracą w ogrodzie. Powiedz mu, że nie dasz mu 10 zł, dopóki nie przekopie ci ogrodu. A niech będzie ten ogród przekopany 4 razy w tygodniu. Rozumiesz? Egzekwuj. Bądź w roli tej babci, dziadka, bądź w roli nauczyciela, bo ty jesteś, babciu, dziadku, hello, ty jesteś nauczycielem, ty jesteś przewodnikiem tym dzieci. Ty jesteś najważniejsza i najważniejszy w ich życiu. Wyobraźcie sobie, że najnowsze badania wykazują, pewnie to już czytaliście, że ten, kto ma babcię i dziadka, kto czuje miłość babci i dziadka i czułość, ma lepiej rozwija się intelektualnie. Tak samo masowanie dzieci po czółku, to jest też bardzo ważne dla tych małych dzieci. Jeżeli 5 minut dziennie masujemy dziecko po głowie, to dziecko lepiej się rozwija emocjonalnie i inteligentnie. W związku z tym proponuję Wam odrobinę czułości, proponuję Wam więcej kontaktu z Waszymi dziećmi i skupiajmy się na tym, co jest ważne. No i Wy, babcie, dziadkowie, dbajcie o siebie, bo to jest ważne dla mnie i to jest ważne dla Waszych wnucząt i dla Waszych dzieci, abyście jak najdłużej, abyśmy, ja jeszcze nie jestem, to muszę poczekać, abyśmy jak najdłużej byli sprawni, intelektualnie sprawni, fizycznie, abyśmy dbali o siebie, słuchajcie, naprawdę tam codziennie, wiesz, trochę ćwiczyli, trochę chodzili, trochę zdrowo jedli i tak dalej, abyśmy o siebie dbali, abyśmy siebie wspierali, a jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, to napisz do mnie albo zapytaj innego dziadka, babcie, słuchaj, co mam zrobić, bo mam taki problem i muszę to jakoś rozwiązać. Uczcie dzieci poprzez kontakty ze sobą, czyli róbcie sobie jakieś spotkania w domu, gdzie zapraszacie. Fantastycznej, patrzę, czy mi się tutaj nie przerwało, nie? Fantastycznego dnia, dużo uśmiechu i życzę Wam, żebyście byli w formie, żebyście cudownie gotowali, nie tylko dla wnucząt, ale także dla siebie. Żebyście mieli cudowne kwiaty w domach i w ogrodach, żebyście mieli cudownie czyste serduszko, żebyście byli niezestresowani, żebyście byli spokojni, wypoczęci, no i tego zdrowia, miłości. I słuchajcie, Wy jesteście, tak się mówi, solą tej ziemi, ale taka jest prawda. I Wy macie ten power do zmiany. I nie narzekajcie na młode pokolenie, bo młode pokolenie jest odzwierciedleniem także Was. Bo Wy musicie wymagać od dzieci, od swoich wnucząt, od swoich dzieci, żeby te dzieci dobrze edukowały Wasze wnuczęta. I pamiętajcie, to jak wygląda młode pokolenie, to jest Wasze lustro. Więc jeżeli coś Ci się nie podoba, to nie narzekaj na całe pokolenie, tylko w swoim domu zrób porządek z wnuczkami i wymagaj od swoich dzieci więcej. Naucz swoje dzieci na swoim podwórku, a potem dopiero chwalcie inne dzieci. Więc tego wam życzę i życzę Wam dużo, dużo słoneczka. Słuchajcie, moje kwiatki, pomacham Wam tymi kwiatuszkami. Są naprawdę super. Nie pachną, bo bugenwilla nie pachnie. Bratki za mną, muszę je trochę podlać. A tu jest moja truskawka, słuchajcie, no po prostu niesamowite rzeczy się dzieją, ale truskaweczki dwie są, czy trzy nawet. Zobaczymy, jak one się utrzymają, to Wam wszystko ładnie zrobię zdjęcia i Wam przekażę. A Wy mi też zróbcie zdjęcia i wpiszcie, jak odbyły się Wasze, możecie na privie albo tutaj w komentarzu, jak odbyły się Wasze spotkania z Waszymi, słuchajcie, dziećmi, z Waszymi wnukami, wnuczkami. Czym Was te wnuki zaskoczyły? Ja jestem bardzo ciekawa. Wybierzemy sobie jedną najciekawszą opowieść, czym wnuczki Was zaskoczyły i co takiego ciekawego zrobimy. Jedną sobie wybierzemy i zaprosimy
do wywiadu na Active50. Taką osobę, która będzie miała najciekawszy, najwięcej lajków. Zrobimy sobie taki mały konkursik i zrobimy sobie wywiad z taką osobą, która najładniej opisze, tutaj już Grażynka nam opisała, jak pięknie i ciepło i miło było spotkanie z babcią i z dziadkiem. To mamy pierwszy wpis. Czekam na Wasze dalsze wpisy, żebyście ładnie opisali, co miłego, czym Was zaskoczyli, albo czym Wy, jako babcia i dziadek, zaskoczyliście swoje wnuczęta i jak miło spędziliście ten czas, może jakieś zdjęcia, byłoby również miło. To ja Was żegnam, bo wiecie, praca czeka i jadę na spotkania z innymi babciami, dziadkami tu. No i co? Bawcie się, cóż, bawcie się dobrze dzisiaj. I czekam na Wasze listy, czekam na Wasze wpisy i wszystkim babciom i dziadkom dziękuję za to, że jesteście tutaj na Active50 i jesteście z nami i celebrujcie sobie ten dzień, właściwie cały tydzień. Buziaczki. Pa, pa.